Witajcie kochani, zapraszam Was dzisiaj na haul Allegrowy. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać kilka rzeczy, które w ostatnim czasie właśnie kupiłam na Allegro i jestem z tych rzeczy niesamowicie zadowolona. Tym bardziej, że to są rzeczy, których nie kupowałam od, myślę, dobrego roku właśnie na Allegro. Zacznę może od takiego gadżetu, a jest nim taka gumka do włosów w kształcie takiej plastikowej sprężyny. I ja o niej przeczytam albo w jakiejś gazecie, albo gdzieś w internecie gdzieś o niej słyszałam. I jedną z podstawowych takich bardzo pozytywnych cech właśnie tej gumki jest to, że ona ma nie odgniatać naszych włosów w miejscu właśnie tam, gdzie ta gumka na tych włosach się znajduje. Ja generalnie, słuchajcie, filmikarz zazwyczaj występuje w rozpuszczonych włosach, ale na co dzień normalnie noszę włosy związane, dlatego że one są takiej średniej długości, są takie bardzo gęste, bardzo grube i generalnie są bardzo podatne na odgniecenia. I powiem Wam szczerze tak, nie żałuję, że kupiłam tą gumkę, planuję dla Was nagrać taki test na żywo, żeby Wam pokazać właśnie, jak ją nakładam i co się z nią dzieje po kilku godzinach właśnie na włosach i czy faktycznie odgniata te włosy. No dzisiaj, tak jak Wam już powiedziałam, ja jestem z niej niesamowicie zadowolona, więc sami wiecie, możecie się już domyśleć, jaki będzie jakby efekt tego testu na żywo, ale zdecydowałam się na zakup właśnie tej gumki i po miesiącu używania takiej właśnie gumki, ta gumka wygląda w ten sposób. Ona jest co prawda rozciągnięta, ale uwierzcie mi, ona na swojej takiej wartości utrzymywania włosów absolutnie nic nie straciła. Oczywiście widać różnicę między nimi, ale tak jak powiedziałam, ona absolutnie nie straciła aż swojej wartości. Nic więcej na temat tej gumki nie powiem. Powiem Wam, ile kosztowała, chyba z 5 zł, ale wiem, że można trochę drożej ją też kupić, a wygląda tak samo. I a propos właśnie tej gumki, zdecydowałam się, że jak już sobie kupiłam czarną i różową, to pomyślałam sobie, że kupię jeszcze kolejną. No ale sobie tak myślę, nie będę kupowała samej gumki i płaciła za przesyłkę, no bo to trochę drożej wyjdzie. No i sprawdziłam, co sprzedawca ma jeszcze u siebie w sprzedaży i zdecydowałam się, słuchajcie, na zakup czegoś, co jest od dosyć dawna już polecane i ja kupiłam to dosłownie po recenzji Hani właśnie na YouTubie. Jest to puder ryżowy z Paese i powiem tak, że ja mam bardzo wiele różnych pudrów do twarzy. Wszystkie zazwyczaj gdzieś tam bardzo dobrze matują, bardzo dobrze utrzymują wygląd twarzy przez cały dzień, natomiast odczułam taki dyskomfort w postaci takiego lekkiego ściągnięcia i takiej maski. Tutaj tego nie ma, niesamowicie jestem zadowolona, że wreszcie zdecydowałam się na zakup właśnie tego pudru. No i co najważniejsze, przepięknie pachnie, naprawdę przepięknie pachnie, nie bieli twarzy. Nie będę nic więcej mówić, ponieważ od niedawna go dopiero używam, a może też zrobię dla Was taki też test na żywo, więc zobaczymy. W filmiku z rozdaniem na 3000 widzów bardzo wiele osób prosi o testy na żywo, o vlogi, więc ja postanowiłam, że zacznę po prostu coś takiego dla Was nagrywać. Jeśli jeszcze nie wiecie o moim rozdaniu na 3000 widzów, który trwa jeszcze ponad tydzień, to gdzieś tu albo tutaj będziecie mieli link do tego rozdania. I jeszcze jedną, to znaczy kolejną rzeczą, którą kupiłam też u tego sprzedawcy wraz z tą gumką do włosów, jest mineralny podkład pudrowy. Tu jest akurat ciemny beż numer 3 z Marizy. Kupiłam go tylko i wyłącznie dlatego, że chciałam coś lekkiego właśnie już teraz na te cieplejsze dni. No wiadomo, że ta twarz będzie za chwilę lekko opalona, więc też wybrałam odcień ciemnego beżu. Chociaż nie wiem, czy on jest aż tak ciemny. Jest na pewno taki lekko opalony, ale myślę, że będzie ok. Słuchajcie, dwa takie śmieszne gadżety kupiłam również od tego sprzedawcy i też kupiłam je troszeczkę z myślą o tym, żeby zrobić może jakiś taki test na żywo. Tym bardziej, że ja widziałam filmik zrobiony przez jakąś dziewczynę właśnie z tym testem właśnie. A mowa tutaj o, słuchajcie, takich tatuażach na usta, które mają być jakby taką pomadką, która ma się utrzymywać przez kilka godzin. I ja kupiłam tutaj w takiej wersji różowej i takiej różanej. Wiecie, na co dzień może czegoś takiego bym nie nosiła, ale gdzieś może na imprezę, no nie wiem, zobaczymy w ogóle, czy uda mi się to poprawnie zaaplikować na usta, bo to trzeba jakoś wyciąć z tego, co widziałam. Zobaczymy. Na filmiku u tej dziewczyny dosyć długo utrzymywał się ten efekt, więc zobaczymy. I ostatnie dwie rzeczy od tego sprzedawcy, słuchajcie. Jak wiecie, a może nie wiecie, jeśli jeszcze nie wiecie, to zapraszam Was na mojego bloga, bo tam jest porównanie moich rzęs sprzed kuracji odżywką i po kuracji. Też gdzieś Wam tutaj zostawię linka albo pod spodem.
I zdecydowałam się na kolejną odżywkę do rzęs i kolejny tusz z odżywką. I to jest prolaż plus maskara, która wygląda w ten sposób. Oczywiście linki do wszystkich rzeczy, które kupiłam, zostawię Wam pod spodem, ponieważ ja już teraz nie pamiętam, jakie są tego ceny. I tutaj, słuchajcie, są dwie maskary. Nie, że czarna i biała, tylko po prostu obydwie są czarne. W bardzo ciekawej konsystencji. Nie wiem, tego nie będzie widać. To widać normalnie, jakby to był tusz, ale dosyć sporym plusem tej właśnie podwójnej maskary jest to, że możemy oczywiście używać jej wspólnie albo osobno. Daje przepiękny, bardzo fajny, naturalny efekt. Też planuję nagrać dla Was taki test na żywo. Najważniejsze jest to, że przy zmyciu tej maskary praktycznie w ogóle nie potrzebujemy jakichś płynów, nie wiem, no czegoś, co pomoże wodzie jeszcze tam nam zmyć to. Tak naprawdę ciepła woda, słuchajcie, wystarczy, żeby to zmyć, ponieważ to nie daje w ogóle efektu pandy, tylko schodzi tak, jakbyśmy ściągały sobie rzęsy sztuczne, tak mogę chyba to nazwać. I w ogóle nie ma żadnych ubytków rzęs od momentu w ogóle, kiedy używam odżywki do rzęs i w ogóle też tej maskary. Tu jest troszeczkę inna, widzicie, szczoteczka, ale powiem Wam szczerze, naprawdę jest, nawet szczerze mówiąc, nie ma jakiegoś tam specyficznego zapachu. I naprawdę niesamowicie inaczej w ogóle wyglądają te rzęsy niż po zwykłym tuszu, bo przy jednej szczoteczce one wyglądają na bardzo wydłużone i takie naprawdę bardzo długie, a znowu po drugiej wyglądają bardzo delikatnie, bardzo tak subtelnie. Więc tak jak powiedziałam, postaram się dla Was nagrać taką recenzję już wkrótce i zdecydowałam się, tak jak mówiłam, na moim blogu była recenzja takiej odżywki do rzęs, która co prawda miała dać efekty dopiero po 3 miesiącach. Ja oczywiście po jakimś tam miesiącu używania tej odżywki widziałam te efekty. Najśmieszniejsze jest to, że te rzęsy zaczęły rosnąć w miejscach, w których wcześniej nie rosły, czyli naprawdę gdzieś tam mocno w kącikach zazwyczaj zarówno w tych wewnętrznych, jak i zewnętrznych. I fajnie, bo naprawdę widać gdzieś ten efekt. I zdecydowałam się na kupno kolejnej odżywki, też u tego sprzedawcy, to jest Lush Tonic, która wygląda w ten sposób, tak wygląda opakowanie, tylko tutaj producent zapewnia, że efekt będziemy widzieć już po 7 dniach. Ja dopiero zaczynam używać więc tej odżywki, więc na pewno recenzja tej odżywki będzie na moim blogu. I tak jak powiedziałam, ja zauważam różnicę w wyglądzie moich rzęs, zanim używałam takich odżywek, do momentu właśnie, kiedy teraz używam, ponieważ miałam takie miejsce, słuchajcie, na rzęsach, gdzie może nie było takiej widocznej przerwy, ale nie było tak zbyt dużo tych rzęs i teraz są te rzęsy przede wszystkim, pojawiły się te rzęsy i przede wszystkim są też troszeczkę dłuższe. Nie są jakieś mega, mega długie, no ale zobaczymy, może ten Lush Tonic się sprawdzi. Oczywiście, tak jak powiedziałam, link będzie pod filmikiem. Słuchajcie, kolejna już nie kosmetyczna rzecz, a nie, jeszcze jedna kosmetyczna rzecz jest. To jest kredka do oczu i ją kupiłam już dosyć dawno i zapomniałam Wam ją pokazać i myślałam sobie, że muszę Wam ją pokazać, bo ona naprawdę jest rewelacyjna. To jest kredka z Manhattanu, oczywiście do oczu i ona jest w odcieniu takim beżowym. I ja potrzebowałam właśnie, ona wygląda tutaj na brązową. Ja nie wiem, dlaczego ona wygląda na brązową, ale ona jest w ogóle beżowa. Ja rzadko używam białej kredki na linię wodną. Ja potrzebowałam beżowej i ona tak jak tutaj wygląda. Nie tak jak tu, tylko tu wygląda właśnie na linii wodnej. Daje taki fajny, ciepły odcień skóry właśnie w tym miejscu. Niewiele kosztowała, bo chyba 3 zł. Ja Wam znajdę sprzedawcę i też umieszczę pod spodem, bo kredka jest rewelacyjna, niesamowicie miękka i bardzo fajnie, naturalnie to wygląda właśnie na linii wodnej. Teraz już takie niekosmetyczne rzeczy, ponieważ pierwszy raz od ponad dobrego roku, myślę, że naprawdę ponad dobrego roku, zdecydowałam się na zakup zegarka i to nie będzie żaden jakiś ekstra super zegarek, tylko zwykła Ginewa, jak to woli, ale niesamowicie mi się spodobał tylko dlatego, że jest po prostu taki zwykły, prosty i wygląda w ten sposób, czarny, na takiej czarnej, tu ma jakieś tam, wiecie, dodatki a la złote, na takiej czarnej skórko, ala skórkowej takiej bransoletce, że tak powiem,
tak mogę powiedzieć. I bardzo mi się on spodobał. No ale nie byłabym sobą, gdybym nie zobaczyła, co jeszcze sprzedawca ma w swojej sprzedaży. I zdecydowałam się na zakup naszyjnika trochę takiego, wiecie, wyglądem średniego, ale zdecydowałam się na zakup takiego naszyjnika z ręką Fatimy oraz na bransoletkę taką pozłacaną, wiecie jaką pozłacaną, ze znakiem nieskończoności. Oczywiście link do tego sprzedawcy wam też zostawię. Zegarka jestem generalnie zadowolona, słuchajcie, na razie nic się z nim nie dzieje, noszę go. Oczywiście wiem, że jakoś tam na jakoś specjalnie długo mi on nie starczy, ale zdecydowałam się w końcu na zakup takiego zegarka z tej firmy, więc zobaczymy, może się sprawdzić. I słuchajcie, ostatnia rzecz i to kupiłam dosłownie kilka dni temu i ktoś może powiedzieć, że chińskie, no wiadomo, słuchajcie, no wiadomo, że chińskie, no wszystko praktycznie, co teraz nas otacza, jest chińskie, ale zdecydowałam się tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu dawno nie kupowałam sobie torebki. Kupiłam torebkę i teraz mam ją tutaj przed sobą, zaraz wam ją pokażę. Szczerze mówiąc, nawet nie czuję, żeby ona była jakaś chińska, ale oczywiście jest chińska, nie czuć tej chińszczyzny, szczerze mówiąc, od niej. I kupiłam ją na licytacji. Z przesyłką kosztowała mnie 55 zł. Bardzo szybko przyszła, bo dosłownie po dwóch dniach. Jeszcze dostałam gratis, który wam chciałabym pokazać. Ale to za momencik. Pokażę wam najpierw, jak wygląda torebkę. Bardzo mi się spodobała, tym bardziej, że tak jak powiedziałam, ja torebki, słuchajcie, no nie uwierzycie, ale ja naprawdę torebki nie kupiłam sobie od roku. A to, że kupowałam wcześniej jakieś tam torebki w Lumpeksie, no to sorry, w Lumpeksie. Chciałam mieć nową torebkę, bez względu na to, jakiego ona jest pochodzenia, jak wygląda, czy wam się spodoba, czy nie. I ja taką chciałam. No kupiłam wreszcie nową, no bo wiecie, no ile można nosić jakieś takie obdartusy, jakie ja mam do tej pory, które nosiłam. Więc torebka wygląda w ten sposób, jest czarna na rączce. Możemy ją nosić zarówno tak tutaj na zgięciu, jak i na ramieniu. Tutaj z tyłu ma kieszonkę w środku. Słuchajcie, nawet całkiem też nieźle wygląda, też ma kieszonki. Wygląda, słuchajcie, na mocno. Nie wiem, mam cichą nadzieję, że długo mi posłuży, ponieważ naprawdę ona mi się podoba, taka zwykła, czarna torebka. Tak jak powiedziałam, ja ją wylicytowałam, ten sprzedawca ma praktycznie same licytacje różnych torebek, więc też oczywiście wam zostawię link pod spodem. No i jako gratis, którego ja sobie oczywiście nie mogłam wybrać, w ogóle zapomniałam o tym, że tam w ogóle miał być jakiś gratis, przyszła kopertówka taka fioletowo lakierowana. W ogóle nie mój styl, ale wiecie, jak już przyszła i już jest, no to już niech będzie. Może tam kiedyś się gdzieś komuś oddam. Też nowa. Zobaczymy. Miły gest, że jakiś tam był gratis do tego. Znaczy, nawet jakby to nie przyszło, to bym się w ogóle nawet nie obraziła. Ale ja powiem wam szczerze, że jestem niesamowicie zadowolona z tej torebki. Na dzień dzisiejszy tak na taką torebkę mnie stać, więc sobie taką kupiłam. No, mam nadzieję, że wam ona się również spodoba. Kochani, i to tyle, jeśli chodzi o moje zakupy na Allegro. Napiszcie mi koniecznie, czy wam się te zakupy podobały. Jeśli tak, to poproszę o kciuka do góry. Przypominam o rozdaniu na 3000 widzów, jeśli jeszcze nie wzięliście w nim udziału. No i cóż, zapraszam was do kolejnych filmików. Pozdrawiam, pa!